Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Suchodolska i Borys Specjalski prowadzą dzisiaj dla Państwa Galaktykę Pomerania na żywo. Rzecz jasna ze studia w Centrum Handlowym Galaxy. Tutaj całe szczęście nie jest tak tak gorąco jak na dworzu. Na dworzu od dłuższego czasu już utrzymują się wysokie temperatury, w związku z czym nie wiem jak Ty, Magda, ale ja cały czas mam ochotę wskoczyć do wody. Jednak wcale nie mam ochoty robić tego, co robią tam niektóre panie, być może nawet panowie. Sławomir Korzeniewski jest naszym gościem, a jest pan Sławomir instruktorem aqua aerobiku, czyli tego, o czym zaraz postaramy się dowiedzieć czegoś więcej. Dzień dobry. Witamy Pana bardzo serdecznie. No właśnie zauważacie to, że aqua aerobik staje się popularniejszy wtedy, kiedy jest gorąco, no bo wydaje nam się, że takie sporty, te takie suche, wymagają od nas jeszcze więcej wysiłku, jeszcze bardziej się pocimy, więc może dobrą alternatywą jest ćwiczenie w wodzie. Troszkę ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Powiem w ten sposób. Jako obserwator tego, co się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o fitness, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi tutaj o polskie realia i warunki, nie jest do końca tak, jak Pani powiedziała, aczkolwiek chciałoby się powiedzieć, że rzeczywiście woda, jak jest zimna, no to jest przyjemnie do niej wejść, poćwiczyć, jest to wtedy duży komfort. Na pewno lepiej się w takich warunkach ćwiczy niż na sali, gdzie jest duszno, gdzie jest temperatura, nie wiem, powyżej 25 stopni. Myślę mimo wszystko, że obserwują przynajmniej ruch w swoim klubie. Frekwencja nie jest coraz lepsza, w miarę jak się zbliżają coraz cieplejsze miesiące. No ja jeszcze mam ten dyskomfort, jeżeli chodzi o pracę, że godziny otwarcia mojego klubu są uzależnione od funkcjonowania szkoły. Tak jak ja myślę, że na samym początku winni jesteśmy naszym telewidzom przede wszystkim wyjaśnienia tego, czym jest aqua aerobik, w takich najprostszych słowach, jakby można było powiedzieć. Aerobik w wodzie, to tak jak sama nazwa wskazuje, są to ćwiczenia charakterystyczne dla aerobiku, z tym, że przeniesione do basenu. I w zależności od tego, jaką mamy pływalnię, jaki mamy akwen, w którym ćwiczymy, wykonujemy ćwiczenia w pełnym zawieszeniu, na wodzie płytkiej. No w ten sposób to wygląda. Jakiego sprzętu używamy? Sprzęt tutaj bardzo lekki, ale w wodzie staje się kilkukrotnie cięższy. No można też tak powiedzieć. Ten sprzęt, który tutaj Państwo widzicie, jest wykonany właściwie w większości z takiego tworzywa, z pianki poliuretanowej i z jej odmian. Właściwie większość z tych sprzętów wymyślił pan Artiom Lutkow. Jest to międzynarodowy prezenter ze szkoły Aqua Beko College, w której sam zresztą wybierałem nauki, jak i koleżanki, koledzy, instruktorzy z niektórych szczecińskich szkół fitnessu. Czy mógłbym spytać, do kogo skierowany jest aqua aerobik? Wydaje mi się, że na aerobik w większości uczęszczają kobiety. Czy tutaj jest tak samo? W większości są to kobiety, są to panie, ale zdarzają się też przypadki, że na te zajęcia przychodzą mężczyźni. No i jaki jest cel tych zajęć? Tutaj chodzi o zgubienie tkanki tłuszczowej, o wyrobienie lepszej kondycji? Więc tak, no właściwie cel sobie stawia każda osoba, która się na takie zajęcia zgłasza. Ja muszę powiedzieć, że no, większość pań, która do mnie dzwoni, która chce na te zajęcia przyjść, uskarża się mniej lub bardziej na bóle kręgosłupa, bóle stawów, a no, nie, oczywiście nieocenioną zaletą zajęć w wodzie jest przede wszystkim to, że ćwiczymy w pełnym odciążeniu, tak? No właśnie, chciałam jeszcze zauważyć, bo tak może z autopsji chodziłam i na zwykły aerobik, i na aquaerobik i wydaje mi się, że na tym aquaerobiku widziałam więcej pani starszych niż na takim zwykłym aerobiku. Na zwykłym aerobiku zazwyczaj jest ich naprawdę mało, a tam czasem nawet większość grupy składa się z pań starszych. Czy to znaczy, że właśnie przychodzimy na aquaerobik może nie tyle, żeby schudnąć, ile po prostu, żeby rozruszać nasze mięśnie? Zgadza się. Aerobik w wodzie gwarantuje nam przede wszystkim komfort ćwiczeń, polegający na tym, że no, nie bolą nas kolana, nie boli nas kręgosłup, ponieważ, tak jak wspomniałem, ćwiczymy w odciążeniu.
Na przykład na wodzie głębokiej, zakładając ten pas, jest to pas wypornościowy, który gwarantuje to, że pływalność takiej pani jest właśnie, taka. Właśnie, o to chciałem spytać, czy tutaj nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś wodą się zachłyśnie, ktoś nie, gdzieś tutaj nawet utonie? Zademonstruje. No same zachłyśnięcie oczywiście jest wpisane, że tak powiem, tutaj w ryzyko uczestnictwa w takich zajęciach. Aczkolwiek no jest oczywiście o wiele trudniej. Trzeba umieć pływać, żeby w takich zajęciach uczestniczyć? Umiejętność pływania nie jest konieczna. W momencie, kiedy będziemy używać tego typu sprzętu, czyli właśnie pasa wypornościowego, często pomagamy sobie również tutaj dodatkowymi akcesoriami typu właśnie hantel wypornościowy. Ćwiczenia z użyciem tego sprzętu gwarantują pływalność każdej pani. Czyli każda pani będzie unosić się na wodzie, ale tak, potem to co będzie ona robiła, to już będzie jej sprawa. Ja się spotkałem z taką opinią, że na aqua aerobika jak się pójdzie, to można trochę oszukiwać, bo tak naprawdę tego, co się robi w wodzie, to nie widać, więc część z pań tam po prostu coś tam ale macha tak pod wodą, ale tak naprawdę nie angażuje się w pełni w te zajęcia. To znaczy, no ja powiem w ten sposób. Tempo zajęć ustala instruktor. W zależności od tego, z jaką grupą ma do czynienia, to takie to tempo jest i poziom, że tak powiem, zaawansowanie poszczególnych ćwiczeń również zależy od tego, z kim się ćwiczy. Jeżeli są to panie starsze, no to wiadomo, że nie ćwiczymy w bardzo szybkim tempie, nie staramy się tam za mocno zakwasić tych organizmów. Zresztą mówię, no panie też starsze, wiadomo, że nie dadzą się w ten sposób zmęczyć, ale mówię, no charakter tych zajęć jest troszeczkę inny. Są to zajęcia na pewno troszeczkę spokojniejsze. Jeżeli chodzi jeszcze o to, co pani zapytała wcześniej, popularność tych zajęć, dlaczego jest taka duża wśród właśnie pań starszych. Jest coś takiego, no to co powiedzieliśmy, tak, odciążenie, czyli no, nie boli nas kręgosłup, nie bolą nas stawy, nie bolą nas kolana, biodra. Druga sprawa jest taka, odczuwamy komfort, który wiąże się chociażby z taką rzeczą, jak to, że nikt mnie właśnie nie widzi, tak? Jestem sobie schowany w wodzie, po szyję, nikt nie obserwuje mnie, czy ja mam za dużą nadwagę, czy tam za małą, więc no, mam ten komfort psychiczny, że jest, że tak powiem, intymnie. Następna sprawa, pocenie się, tak? Taka sprawa jak właśnie spocenie się. No niektórym sprawia to duży kłopot. Tutaj podczas ćwiczeń w wodzie ten problem znika. A jak długo trwają takie zajęcia pojedyncze? Te zajęcia trwają 45 minut. Czy są jakieś różne zajęcia akwaerobiku, czy to jest zawsze to samo? Właśnie, powiedzmy jeszcze. Ja powiem w ten sposób. Powiem na przykładzie swojego klubu, ale myślę, że w podobny sposób funkcjonuje masa różnych innych klubów w Polsce, fitnessowych. Oferta i, że tak powiem, wachlarz tych zajęć jest rozmaity. Ja nie spotkałem się z żadnym klubem w fitness w Polsce, już troszkę jeżdżę, żeby to były zajęcia tylko o jakimś jednym charakterze, skierowane tylko do jednej grupy. W swojej ofercie na przykład posiadam zajęcia na stepie wodnym. Stepu to akurat nie mogłem przynieść, ponieważ jest troszkę dłużej i ciężko było to przynieść. Zajęcia na rowerze wodnym, czyli spinning przeniesiony do basenu. Jak i zajęcia, ja to nazywam mix, właśnie z użyciem podręcznego sprzętu do fitnessu, jaki tutaj właśnie Państwu prezentuję. Rozumiem, że zajęcia te wszystkie, które Pan przedstawił, mają na celu właśnie zgubienie tkanki tłuszczowej, wyrobienie lepszej kondycji. Nie będą to zajęcia na przykład dla Panów, żeby zdobyli masę mięśniową. Oczywiście. Te zajęcia mają przede wszystkim na celu poprawienie samopoczucia. Oczywiście na tych zajęciach również tracimy kalorie. Tych kalorii, przez to, że to są zajęcia w wodzie, tracimy około 500 kilokalorii więcej niż podczas takich samych zajęć o takim samym stopniu natężenia wysiłku jak na lądzie. Wiąże się to z tym, że no, nasz ośrodek termoregulacji, tak, pobiera najwięcej kalorii ze wszystkich układów organizmu. No i w takiej wodzie, która ma 27 stopni, ćwicząc, dodatkowo pokonując opory wody przy wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń, zużywamy energię na to, żeby utrzymać stąd. Czyli najważniejsze, żeby na koniec pamiętać, żeby po wyjściu z tego basenu nie napychać się batonami. Oczywiście. I może uda się zrzucić kalorie. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Naszym gościem był pan Sławomir Korzeniewski, instruktor aqua aerobiku, a już teraz Magda przedstawi państwu informacje kulturalne. Thank you.
Witam Państwa po przerwie. Przypominam, studio telewizji Pomerania. W Centrum Handlowym Galaxy rozpoczynamy pierwszy przegląd kulturalny, który chciałabym zacząć od wydarzenia w Teatrze Współczesnym, ponieważ tutaj o godzinie 19 wyjątkowe przedsięwzięcie zatytułowane Szymborska. Chciałabym podkreślić, że jest to przedsięwzięcie bezpłatne na podstawie wejściówek, które odbiera się w kasie Teatru Współczesnego. Można udać się na wydarzenie, gdzie mamy wieczór z poezją Wisławy Szymborskiej. Wiersze mają być, wiersze przypomnijmy, zmarłej niedawno noblistki, mają być prezentowane przez aktorów Teatru Współczesnego. Wszystko w reżyserii pani Ireny Jun. Na scenie będzie można usłyszeć m.in. najsłynniejsze wiersze poetki, czyli Nic dwa razy się nie zdarza, Kot w pustym mieszkaniu, czy Miłość szczęśliwa. Warto wspomnieć, że Szczecin Rock Party Meeting się rozpoczyna już dzisiaj, pierwszy koncert. Borys o tym w drugim przeglądzie kulturalnym powie Państwu nieco więcej. Warto wspomnieć też o tym, że w gmachu głównym Muzeum Narodowego odbywa się koncert Europejski Jarmark Różnorodności. Teraz zapraszam Państwa na serwis informacyjny. Do zobaczenia o 17.30.